Witam Was na kanale FPS Mobile, a w dzisiejszym odcinku znowu mamy Critical Newsy, tak? Dokładnie tak, mam dzisiaj parę fajnych newsików, ciekawych i w sumie smutnych też do pokazania, przedstawienia Wam. No to co, możemy sobie chyba od razu tutaj zacząć. Też jeszcze tutaj wstępnie powiem, że no, wszelkie informacje, jakie też się pojawiło w tym odcinku, wziąłem z serwerów tutaj Discord zagranicznych, linki macie w opisie. No i też oczywiście inne źródła, z których wziąłem, to powinien oficjalna strona Criticala, czy jakieś tam Twittery tych twórców, też będziecie mieli w opisie, więc możecie sobie luknąć, jakbyście chcieli, czy na pewno mówię prawdę. No, a my teraz lecimy z tematem. Na początku mamy odejście Twista tutaj z naszego community. Oczywiście nie takie stuprocentowe. On odszedł z gry, ponieważ no, nie czuję już frajdy z tej gry, ale co się dziwić, on w tą grę napierdzielał z 5 ładnych lat, więc no, długo się trzymał skubieniutki i wspierał tą gierkę. Też nie powiedział jakiegoś złego słowa chyba pod koniec swoich ostatnich chwil. Też pochwalił gierkę, że twórcy ją cały czas rozwijają, no i to propsuje. No i co? Wiadomość taka smutna troszeczkę dla tych tutaj bardziej krytykalowych świrów, tych weteranów, którzy też grają już parę ładnych lat lub się na tyle zagłębili w sferę tutaj krytykala, że oglądają te zagraniczne YouTuby, gdyż iż ponieważ ten YouTuber jest właśnie zagranicznym twórcą, content creatorem, jednym właśnie z większych, no już był, bo się przyniósł na CS-a. Także świeczki w komentarzach, a my lecimy dalej. No i następnym newsikiem jest wyjście Critical Passa 33, tak, już pas wyszedł, wyszedł właśnie w poniedziałek, 4 kwietnia, o godzinie 9, z tego co mi się wydaje, więc możecie sobie tam poglądać skiny, albo zacząć go wbijać, jak jeszcze nie wiecie, że pas wyszedł. Następnym newsem jest przesunięcie sezonu rankingowego 7 oraz zakończenie się tego obecnego 6. No, ale znowu tak, drugi raz przenieśli właśnie datę zakończenia się sezonu i otwarcia nowego. No, ale rozwijają tą gierę, jakieś większe zmiany wprowadzają, więc okej, no można im wybaczyć, oby nie zrobili z tego do 3 razy sztukę. Miejmy taką nadzieję. No, ale wracając do tematu, do kiedy to przenieśli, no sezon ma się zakończyć 4 maja, a sezon 7 powinien się rozpocząć 5 maja, więc no znowu musimy sobie popykać miesiąc jeszcze na tym obecnym sezonie rankingowym. Pozdro dla tych, którzy se spadli z rangi, bo myśleli, że już będzie nowy sezonik, więc będzie nie ma się czym martwić, nie? Pozdrawiamy serdecznie i lecimy dalej. Następnie mamy nowe serwery o nazwie Europa Wschodnia, dodane do Criticala. A dlaczego to tak? No, jak już wiemy, Rosja zaczęła odpierdzielać fajne tutaj wybryki, nie? Natury. Oczywiście nie mówię tutaj o wszystkich, ale z racji tego, że dzieje się jak się dzieje, no to są napierdzielani w każdy możliwy sposób. I od przodu, i od tyłu. A mianowicie dostają właśnie wszędzie jak się da, nawet w środowisko gamingowe, stety czy niestety, więc właśnie niestety twórcy Criticala tam nie mają możliwości lub nie mogą właśnie stworzyć lub nadal utrzymywać serwerów rosyjskich, więc wybudowali tutaj, postawili nowe o nazwie Europa Wschodnia, które mają zastąpić właśnie te serwery rosyjskie. Niektórzy no, może je zauważyłem jakieś zmiany, może nie. My Polacy chyba w większości czasu graliśmy na niemieckich serwerach, bo one są najbliżej nas, nie? Najmniej pingu mamy na nich, ale może na tym serwerze też będziemy mieli jakiś rozsądny, ładny ping. Zobaczymy. Następnie mamy skiny do Skara, też takie rzadkie. Pierwszy z nich jest to Dark Flat Earth. No i o nim już mówiłem, będzie on po prostu do odebrania w naszej tutaj skrzynce odbiorczej w Criticalu, w tym takim jakby mini mailu, co tam otrzymujemy powiadomienia od Criticala i tak dalej. Będzie on za darmo do odebrania właśnie z racji tego, że ta broń wyszła. No i też to będzie w pewnym sensie jakiś taki jednorazowy wybryk, może jako taki kolekcjonerski skin. O, nie wygląda on jakoś wybitnie, ale okej, może być taki typowy skin do Skara, jak w każdej grze w sumie Skar wygląda. No i też tylko tym razem w sklepie do kupienia będą jeszcze 2 pozostałe skiny. Jeden z nich to będzie Winnie's Custom, taki fajny skinik. No i następny z nich to będzie Brass Predator. No i nawet skiny ok.
Jeden kolorowy, drugi taki bardziej w stylu właśnie warpaintowym. Możecie sobie ocenić. Będą one też do kupienia właśnie w sklepiku. Zobaczymy, ile osób to kupi. Czy ktoś kupi w ogóle, możecie dać znać w komentarzu, czy będziecie kupować te skiny. No i lecimy dalej. Ostatnią rzeczą będą animacje w Critical Passie, tak? No tutaj w sumie na Discordzie, ale ja to widziałem właśnie, bo nie widziałem, bo nie śledzę aż tak właśnie Discorda Criticala, ale na becie do kupienia za 5 koła właśnie tych niebieskich duplikatowych kredycików. Właśnie dostępne dwie animacje do akacza przeładowania oraz do zwykłego noża, taki fajny, takie fajne, takie o. No i później one zostały, że tak powiem, wymazane, zniknęły z tego sklepu, nie były do kupienia, no i jakiś pewien użytkownik się w sumie zapytał, napisał tam na ich Discordzie, żeby dodali te animacje z powrotem do sklepu, to oni mu tam powiedzieli, że no nie ma opcji stary, gdyż iż ponieważ to są ekskluzywne rzeczy w Critical Passie, nie? Także mamy tutaj potwierdzone info, że te animacje znajdą się w Critical Passie, a jakim? No w sumie tego nie wiemy, obstawiam, że to będzie właśnie 34 lub 35 może być takim dość jebitnym pasem. Oczywiście no, to moje takie przewidywania, nie? Ale obstawiam bardziej chyba 34. Oczywiście nie jest to potwierdzone info, to są takie moje domniemania, ale wiedzmy, że te animacje się znajdą w Critical Pass. No i co, to by było na tyle z tych newsików? Dość tak szybko, zgrabnie wam to omówiłem. Możecie dać znać, który z newsów właśnie najbardziej wykorzystacie, najbardziej wam pomógł, przydał się, czego się tam dowiedzieliście nowego. No i co? Dzięki wam za oglądanie, no i na razie, do następnego odcinka. Cześć!